Ania rozkłada dekoracje w każdym pokoju w hotelu, w którym pracuje. Chce zostawić w każdym pokoju 1/5 opakowania mieszanki kwiatowej. Jeśli Ania ma 4 opakowania mieszanki, to ile pokoi może udekorować? W porządku, mamy 4 opakowania i z każdego z nich Ania zostawia 1/5 mieszanki kwiatowej. Czyli dzieli te 4 opakowania na części po 1/5. Na części 1/5. I dekoruje nimi pokoje. Zobaczmy, jakby to wyglądało na rysunku. Mam tutaj 4 opakowania i każde z nich jest podzielone na 1, 2, 3, 4, 5 części, 5 równych części. Mamy tutaj 5 części i każda z nich to 1/5, taka mała część, to 1/5 całego opakowania. Ania ma 4 takie opakowania. Ile jest w nich części? Mamy 4 opakowania i w każdej jest 5 takich części, czyli to jest 4 razy 5. Zatem Ania będzie miała 20 części po 1/5, czyli może udekorować 20 pokoi. Zobaczmy, jak to wygląda u nas. 4 podzielić na 1/5 to jest to samo, co 4 razy 5. Ponieważ podzielić to znaczy pomnożyć przez odwrotność, a odwrotność 1/5 to jest właśnie 5 i tak nam tutaj też wyszło. 4 razy 5 to jest równe 20.